Cześć, nazywam się Darek Czajkowski, a kanał, który właśnie oglądasz, to Bike Bajka. Poniedziałek, 21 czerwca, jestem dwa dni po zakończeniu wyścigu Shooter Master Beskid Niski na dystansie 160 km, dokładnie 156 km, 3200 m w pionie. W mega 34-35-stopniowym upale, w słońcu to było chyba z 50. To był jeden z tych wyścigów, tych rajdów, na których postanowiłem się ścigać. To nie było założenie z początku sezonu, to było założenie, które powstało niedawno, ponieważ z kontuzją jechałem Baltic Bike Challenge, Tuscany Trail postanowiłem przyjechać rekreacyjnie. Ten rajd, ten wyścig, jakim jest Shooter Master Beskid Niski, zdecydowałem przejechać jak najszybciej, nagrywając jak najmniej, robiąc jak najmniej zdjęć. Nie do końca mi się to udało, znaczy nie do końca mi się udało nie robienie relacji, to chyba dobrze, dlatego że troszeczkę tego materiału nagrałem, ze względu na to, że był też na to czas, bo to był rajd z bardzo dużą ilością podjazdów, 2% średnio, natomiast przy tym upale, przy tym słońcu i przy tym terenie, który przyszło pokonać, było naprawdę trudno. W tym odcinku vloga krótkie, mam nadzieję, podsumowanie wyścigu Shooter Master Beskid Niski. Zapraszam. Jak widzicie, jestem już spakowany, przede mną droga samochodem na Śląsk, około 4 godzin. Jestem w bardzo pięknym miejscu, w Krępnej, w ośrodku nad zalewem. Ten zalew troszeczkę tam z tyłu za mną widać. Tam na dole mniej więcej był start tego wyścigu. I krótkie podsumowanie. Organizacja, trasa. Organizacja bardzo dobra. Chłopaki i dziewczyny, którzy organizują ten wyścig, to są osoby, które mają doświadczenie w organizowaniu maratonów biegowych. Od niedawno wzięli się, od zeszłego sezonu wzięli się też za kolarskie, za gravelowe i w zeszłym sezonie Shooter Master wystartował. Odbyły się trzy pierwsze etapy tego wyścigu w zeszłym sezonie. To był Beskid Niski, Suwalszczyzna i Mazowsze. W tym sezonie seria wyścigów powiększyła się o Kaszuby i o Ziemię Kłodzką. Został Beskid Niski, Suwalszczyzna i Mazowsze. Mazowsze, wyścig na Mazowszu odbył się już jakieś 3 tygodnie temu chyba, czy 4. A teraz 19 czerwca w Beskidzie Niskim z Krępnej start i w Krępnej meta tutaj nad zalewem. Dwa dystanse, 160 km i 80 km. Ja zabrałem się za ten dłuższy, czego mniej więcej po 1/3 bardzo żałowałem, bo ten upał, ta ilość przewyższeń i ten teren, który nas napotkał, niestety dał mocno w kość. Szczerze mówiąc, spodziewałem się bardzo przejezdnej trasy, takiej gravelowo-asfaltowej, trochę jak na Shooter Master, trochę jak na Suwalszczyźnie, trochę jak na PGR-ze. Natomiast no niestety tutaj muszę troszeczkę dolać goryczy. No wiem, że to nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale też każdy mówił, że to jest przejezdne całkowicie. No dobra, to co do organizacji zawodów, bardzo dobrze zorganizowane oczywiście, profesjonalnie. Fajna atmosfera przede wszystkim, na starcie, na mecie. Sporo ludzi, ale nie jakoś bardzo dużo. Reżim sanitarny zachowany, jakby co. Bardzo sympatyczni organizatorzy, bardzo sympatyczni uczestnicy, bardzo sympatyczni gospodarze tutaj tego miejsca. Prawie wszyscy, którzy tutaj się stawili, przyjechali z rodzinami, z dziećmi, z żonami. Co prawda nie odbyło się tradycyjne, myślałem, że tak będzie jak na Suwalszczyźnie, że będzie ognisko takie integracyjne i wszyscy się razem tutaj spotkamy. Niestety coś takiego się nie wydarzyło, ale to chyba właśnie ze względu na to, że dużo osób było z rodzinami, z dziećmi, każdy się gdzieś tam zaszył w swoim domku, w swoim gronie. Poza tym dzieci mają to do siebie, że powinny chodzić wcześniej spać. Dlatego jakichś tutaj wielkich imprez nie było, ale generalnie było bardzo sympatycznie. Co do trasy natomiast. Trasa deklarowana jako szutrowa, gravelowa, całkowicie przejezdna. No i tutaj niestety muszę, żeby być sprawiedliwym, powiedzieć, że to nieprawda. Nie wiem, jak było w zeszłym roku na setce. Podobno ta setka na Beskidzie Niskim była
naprawdę bardzo fajną i przejezdną trasą, która miała flow i była zarąbista. Natomiast tutaj w wielu miejscach niestety trasa nie była pod gravela. Niestety w połowie wyścigu stwierdziłem, że bardzo złym wyborem był gravel na ten wyścig, że MTB poradziłoby sobie tutaj na tym wyścigu o wiele lepiej. Nie tylko na podjazdach, które były dość ciężkie i tutaj więcej przełożenia, jakby większe przełożenie by na pewno zrobiło robotę, ale również przede wszystkim na zjazdach. Na zjazdach, które były bardzo techniczne, bardzo kamieniste. Jeden z uczestników, który jechał gdzieś tam cały czas mniej więcej równo ze mną przez kilkadziesiąt kilometrów, no na zjazdach mnie wyprzedzał, a ja raczej na zjazdach sobie dobrze radzę, jeżeli te zjazdy są oczywiście pod rower gravelowy. Tutaj niestety były takie miejsca, zobaczycie to zresztą na relacji, która była nagrana, były takie miejsca, gdzie nie wiedziałem, czy mam hamować, czy trzymać kierownicę, bo po prostu nie byłem w stanie hamować jednym palcem. A z kolei jak hamowałem dwoma czy trzema, to nie trzymałem pewnie kierownicy i w paru momentach było tak, że mi ta kierownica prawie że z rąk wylatywała. Więc no, nie był to w moim mniemaniu rajd całkowicie pod gravela, ale to chyba jakaś taka przypadłość teraz tych wyścigów, bo podobno Sudety Gravel Race, to też ja w tym nie uczestniczyłem, ale czytałem relacje uczestników, że to też nie była trasa pod gravela. Dlatego oczywiście, gdybym się nie ścigał, gdybym to jechał spokojniej, to nie byłoby pewnie problemu, gdybym robił jakieś przystanki, natomiast ja praktycznie cały czas jechałem. Zrobiłem może po drodze, nie wiem, 40 minut pauzy, czy tam nawet mniej. No więc reasumując, trasą jestem nieco zawiedziony. Myślę, że troszeczkę na siłę była wydłużona do 160 km. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby do powrotu do trasy 100-kilometrowej, ale to oczywiście są takie moje sugestie. Być może w przyszłym roku trasa zostanie jeszcze lepiej opracowana i będzie jeszcze bardziej przejezdna, albo po prostu zawody powinny zmienić nazwę na Grussmaster, a nie Shootermaster po prostu i tyle. A co do mojego roweru, pokazywałem go przed startem. Jechałem praktycznie na pusto, miałem ze sobą tylko małą podsiodłówkę, tą najmniejszą podsiodłówkę z jackpacka z pierwszej serii i miałem płetwę z jackpacka z pierwszej serii. W podsiodłówce miałem narzędzia w zasadzie, miałem batoniki, krem ASOS do 4 liter i chyba jakąś tam skromną apteczkę. Natomiast w płetwie miałem kamerę DJI Pocket, z której praktycznie nie korzystałem. Oraz też jakieś tam żele i batoniki. Rower był stosunkowo lekki, myślę, że z całym bagażem ważył około 11-12 kg. Jechałem na karbonowych kołach Evanlite 38 mm i na oponach Hutchins Santuarek. I tak jak mówię, ponieważ te opony, nie czuję się na tych oponach zbyt pewnie, jeżeli chodzi o trzymanie, szczególnie na takich luźnych szutrach. Dlatego dość ostrożnie zjeżdżałem, chociaż jak była jakaś długa prosta na zjeździe, to oczywiście puszczałem się pełną parą i dawałem radę, natomiast przy zakrętach po prostu musiałem szczególnie uważać. Natomiast plusem tych opon, i to powtarzam, jest to, że one są naprawdę odporne na przebicia. Parę osób tutaj złapało gumę, między innymi mój towarzysz, z którym ruszałem, Marcin, między innymi Tomek, który zajął 5. miejsce. Ja się też o tę gumę bałem, natomiast udało się przejechać bez kapcia, dlatego opony w sumie się spisały nieźle. Co jeszcze o rowerze? No, zabrakło mi hamulców w tym rowerze po prostu, zabrakło mi przełożeń trochę. No, myślę, że na MTB, naprawdę na tym moim kanionie mogło być po prostu komfortowiej, mogło być lepiej na tym wyścigu. Co do mojej strategii, strategię w zasadzie swoją zrealizowałem. Co prawda pocisnąłem na początku za mocno. Przyzwyczajony do ultramaratonów, do odległości rzędu 500 km, pomyślałem sobie, że te 160 km to przecież jest mało.
Dlatego przez pierwsze 40 czy tam 30 km bardzo cisnąłem, cały czas ponad 200, tam 230 watt. No i niestety przy tym upale, po tych 40 km już spuchłem, potem zszedłem do 180 watt, a kończyłem na 130 watt. Ale generalnie zrealizowałem swoje założenia, że nie zatrzymywałem się. Zatrzymałem się tylko dwa razy na pit stopach zorganizowanych przez organizatorów i tutaj chwała organizatorom za organizowanie tych pit stopów, na których było wszystko, były izotoniki, były banany, były żelki, była czekolada, tak naprawdę można by było tam troszeczkę zabalować na takim pit stopie, ale starałem się jak na pierwszym chyba stałem 3 minuty, na drugim może 8. Szybciutko śmignąłem przez te pit stopy. No i poza tym nie zatrzymywałem się nigdzie, w żadnym sklepie, w żadnej restauracji, w żadnej knajpie. Zresztą takowych po drodze nie było. Były jakieś sklepy, ale nawet nie zwróciłem na nie uwagi. Podobno były, nawet ich nie zauważyłem. Dlatego starałem się jechać na kanale szybciej. Niestety mniej więcej od 2/3 wyścigu te najstrąbsze podjazdy podchodziłem. Nie miałem już nie tyle może siły w nogach, bo kontuzja żadna mi się nie odnowiła, żadna nowa się nie odezwała, wszystko było ok. Poza jedną rzeczą, o której za chwilę. Natomiast po prostu bałem się o swoją wydolność, o swoje krążenie, o swoje serce. Był straszny upał, czułem, że jestem odwodniony, piłem dość dużo, natomiast mówiąc wprost, nie sikałem ani razu podczas całych 160 km, podczas 10 godzin jazdy. Dlatego jednak przypuszczam, że tych płynów przyjąłem mimo wszystko za mało, ale miałem po prostu wodowstręt. Jedyne, co mi wchodziło, to te izotoniki, które miałem w dwóch bidonach. Natomiast wodę miałem w bukłaku. I teraz właśnie, co do mojej strategii z bukłakiem. Przymierzyłem się do niego, bo zamierzam z bukłakiem jechać Karpatię. Nawet myślałem, że pojadę z większym plecakiem. Natomiast to, co się stało mniej więcej po 30-40 km, okazało się, że to nie dla mnie, nie jestem przyzwyczajony, moje plecy są nieprzyzwyczajone do wożenia na grzbiecie jakiegokolwiek ciężaru i po prostu w odcinku lędźwiowym czułem ogromny ból już po 30-40 km. Taki ból, który przy powiedzmy wyścigach rzędu, nie wiem, na Pyrze Trail na przykład taki ból czułem dopiero po 250 km, a tam jechałem z grzbietem pustym. Tutaj miałem na sobie w najgorszych momentach około 3 kilo, no bo 2,5 litra wody plus jeszcze tutaj jakieś szpargały, jakieś żele energetyczne, no to powiedzmy, że no góra 3 kilo, 2 kilo i, no i ten ciężar niestety mi doskwierał, dlatego nie wiem, jaki patent wybrać na Karpatię, nie wiem, co zrobić, jakoś mnie się na razie bukłak nie sprawdza. Mało tego, albo ja nie umiem, albo muszę się jeszcze do tego przyzwyczaić. W każdym razie aplikowanie sobie wody przez tą rurkę polega na tym, że trzeba dość mocno ciągnąć, dość mocno ssać tą wodę z tej rurki, a to przy takim wysiłku zabiera mi energię. Naprawdę, to może jest śmieszne, ale to mi po prostu zabiera energię. I mnie to dużo zdrowia kosztuje, żeby po prostu napić się z tego bukłaka. Dlatego póki co to nie dla mnie. To jest Camelback, więc to nie jest chyba jakiś szajs. Nie wiem, co prawda, jaki to jest model, jakiś tam jeden z niższych, bo kupiłem go w Decathlonie za 199 zł. No ale mnie to 4 liter nie urywa. Wolę jednak bidony. Ale miałem i dwa bidony, i ten Camelback. A mimo wszystko wydaje mi się, że płynów przyjmowałem za mało. Dlatego właśnie, że czułem już jakieś takie zagrożenie dla zdrowia w pewnym momencie, albo sobie to wkręciłem, albo rzeczywiście coś takiego było. To już te najstrąbsze podjazdy mniej więcej od 2/3 wyścigu podprowadzałem, ale mimo wszystko wystarczyło to, żeby zająć w tym wyścigu, uwaga, 8 miejsce ex aequo wraz z Szymonem, z którym pokonałem ostatnie jakieś 25-30 km. Wspieraliśmy się nawzajem. Bardzo nam się fajnie jechało, dzięki Ci Szymonie, jeszcze raz za to. No i cóż, na relacji będzie widać, jak żeśmy pruli do mety, żeby zmieścić się w 10 godzinach, żeby złamać te 10 godzin. Udało nam się 10 godzin złamać, 9 godzin 58 minut. 8 miejsce ex aequo. Napisałem na Facebooku, że wśród 49 startujących, natomiast 49 osób było zapisanych, wystartowało chyba 37, więc to już nie jest tak, czy 38, więc powiedzmy, że za nami była jeszcze jakaś 30, no ale i tak to jest mój najlepszy dotychczasowy wynik. Dlatego dziękuję Ci, trenerze, dziękuję wszystkim, którzy mi kibicowali, dziękuję wszystkim, którzy śledzili moją kropkę.
Straka. No i cóż, generalnie serię imprez Shooter Master nadal polecam. Mam taki malutki apel do organizatorów, że by może jednak albo pisać, że to jednak jest wyścig pod MTB, albo jednak popracować troszeczkę nad trasą Beskidu Niskiego w przyszłym roku. To chyba wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie. Niedługo pojawi się relacja. Myślę, że Jasiek montażysta zrobi ją w pierwszej kolejności, dlatego że ona będzie stosunkowo krótka i będzie tylko z jednego dnia, dlatego najszybciej jest w stanie to zmontować. Baltic Bike Challenge i Tuscany Trail muszą jeszcze troszeczkę poczekać. Zapraszam Was do oglądania poprzednich relacji już zmontowanych, zapraszam Was do oglądania poprzednich odcinków vloga i oczywiście do śledzenia vloga na bieżąco. No i proszę Was oczywiście o subskrypcję, łapki w górę i komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!